Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szelma. Witam was w kolejnym odcinku Odkurzacza, gdzie gramy w Displaced 2 Bunt Elfów. Ostatnio trochę przelaliśmy imperialnej krwi, gdyż toczyły tu się zacięte walki. Niestety większość jednostek z tej walki nie wyszła. Cało zostało mi dwóch złodziei, Olen oraz Driada, która ukrywa się tutaj. W obecnej chwili przed moimi lasami stoi czarnoksiężnik ze swoją drużyną, gdzie mamy czarodzieja, rycerza inkwizytora oraz kleryka. No i oczywiście sam czarnoksiężnik. Chciałbym do niego podejść i go utłuc, niestety nie będę miał takiej możliwości, gdyż po prostu Olen nie da rady, nie dojdzie. No jakby nawet bardzo chciał. Chociaż może zrobimy tak, że uda się, że ten czarnoksiężnik zaatakuje Olena jako pierwszego, gdy tych dwóch mi ocaleje. No, a on sam powinien sobie z tą drużyną poradzić. Zatem zakończmy turę i zobaczmy, co się wydarzy. Tak, zgadza się. Dobra. Panie Czarnoksiężnik, po ile pan bijesz? Obrażenia 45, a ty? Obrażenia 45, także jest całkiem zacnie. No to lejemy. Chociaż w sumie zaczekajmy. Tutaj ten ma 180. Jakbyśmy tego przesunęli, zrobimy tak. Najpierw będziemy trzaskać rycerza. Tak, tutaj jest jawny odstrzał. Tego też. Dobra. Tych dwójki i tak mi przeżyło. Także zrobimy teraz tylko tak. I raz, i dwa. Kleryk się broni. Tutaj tego pana wytniemy. Tak. Miał on możliwość ożywienia swych towarzyszy za pomocą eliksiru, także jego trzeba było wyeliminować jako pierwszego. Teraz kleryk, ostatni już. No. I mamy tutaj nasi wojownicy. Ci, co pozostali, otrzymali punkty. Możemy zamknąć bitwę. Mamy eliksir życia. Dobrze. Trzeba będzie go wykorzystać na naszego centaura, a sam Olen będzie musiał wrócić, by ożywić wyrocznie. Jesteśmy w mieście, wyrocznie ożywamy. 200 sztuk złota niestety poszło w plecy, no ale trudno. Tak to czasem bywa. To jest o tyle kiepska mapa, że brak na niej jakichkolwiek surowców. Musimy się spieszyć z tego generała, ale najpierw pójdziemy w tamtę mańkę. Oczywiście nikogo nie będziemy uzdrawiać w tutaj w stolicy, bo i no cóż, nie mamy za bardzo za co. Tutaj będziemy musieli trochę przeczekać kilka tur. Także po prostu podejdziemy i przeczekamy. No nic, jak ruszę dalej, to zawiadomię was. No i jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, nasza drużyna w pełni wyzdrowiała. Mam także 700 sztuk złota, które mogę zainwestować w rozwój.
swojego miasta. Wykupmy gęstwiny, co pomoże nam levelować wyrocznie na opiekunkę Gaju. Wyrocznia już moja... Jestem gotów. Jest gotowa do levelowania. Aha, już mamy. Imperialny strażnik. Elfy tu są! Pewnie, że są, a co, czemu miałoby ich nie być? Dobra, ja się stąd oddalę. No i zobaczymy, co będzie na mnie nacierać. Nie widzę. Uhu, sporo ich. Kogo tu mamy? Friedrich. Dwóch łosów czarownic. Strzelec. Tak, najbardziej by mi się opłacało tego tutaj kropnąć, bo on jest tutaj najmniejszy kut mi wyrządzi, a i uda mi się może nawet wylewelować moją wyrocznię. Także tutaj łucznika zdejmę najpierw, nic mi z daleko już nie zagrozi. Czesiu, skubany. No cóż, nikogo już nie wskrzesisz, mój drogi. Tutaj wyrocznie nie ma co robić. Tutaj na raz i na dwa. Łowca czarownic. Padnięty. Kleryk. Też pomarł. Uzdrowimy centaura i mamy opiekunkę Gaju. Nie, tylko nie to! Tak, właśnie to! Eliksir odnowy odzyskaliśmy. Tutaj mamy ucznia, czarnoksiężnik, tu jest mag i łowca czarownic. No cóż, zbierzemy się na tego jegomościa. Tutaj trzeba będzie pokombinować. No nic. Panie na fy. Pan musi zginąć. Dopiero co tą opiekunkę Gaju wylewelowałem. No cóż. Nie ma tu za lekko. Skubań jest jeden. Masz za to. Bandyta przeżyje na szczęście ten atak. Po prostu trzeba będzie się wycofać na jakieś dogodniejsze pozycje. Tutaj mamy wszyscy zdrowi. Dobra, olenia. Co my tu mamy? To trzeba będzie trochę poleczyć. To się wkopałem i to dosyć mocno. Chociaż może nie będzie tak tragicznie. No nic. Ruszyć nie mogę, więc koniec tury i módlmy się, żeby Olen to przetrwał. Okej, tutaj mamy. Uff. Zagrożenie z dala zostało zażegnane. A tutaj Archanioł nie będzie niczym szczególnym do utłuczenia. Także bitwa wygrana niemalże bez strat. No i został ostatni. Ten będzie problematycznym jegomościem. Dasz radę? Chyba nie. Uczniak. No dobra. Chociaż jeden będzie z głowy. Niestety. Jeden centaur poległ, ale został drugi. Tutaj, panie staruszku. Nic tu po tobie.
Patrz, jeszcze nie trafił kapłana. Znowu chybienie. Żwawy ów kapłan. Niestety Olenowi dopiętnie dorasta. Dobra. Co tu mam? Zwój siły, zwój wielokrotnej błyskawicy. No. Co nam tu mówią? Panie, przechwyciliśmy meldunek od nadciągających posiłkach Imperium. Są tylko 25 dni drogi od Teleny. Czyli zostało mi mało czasu. Dziękuję za informację. Musimy się pośpieszyć. Jak pamiętacie, za zadanie mam ubicie tutaj tych gości oznaczonych kółkiem. To są generałowie, których muszę zgładzić, by obniżyć morale wojsk teleńskich. Niestety nie mogę tego zrobić. Musimy się spieszyć. Tak, wiem, Olenio. Niestety nie będę mógł tego zrobić, póki są tu na wolności. Nie to. Póki nie wszystkich tutaj nie podleczę. Tutaj damy jej zwoje, damy jej kulę. To już nam niepotrzebna, a też nie wiedziałem mi, gdzie tego sprzedać. Dobra. O co chodzi? Olenie. O to chodzi, że musisz tutaj uleczyć swą ekipę. Mamy 650 sztuk złota. Mam nadzieję, że to wystarczy. Co? 400? No to sobie poczekamy niestety chwilę. No trudno. Zakończmy tą turę. I ostatnie 400, by ożywić opiekunkę Gaju. Więc mogę Olena wystawić do bitwy i skierować go w stronę tutaj tamtego pana. Dobra. Zakończmy turę. Jak wygląda drużyna? Opiekunka Gaju, tak sobie. Dziki Centaur już lepiej. Mam trochę many, także będziemy mogli wykupić czar. Weźmy gąszcz. Albo nie. Weźmy rój, który zredukuje o 10% obrażeń zadanych w walce przez zaklęte jednostki. Czyli nasi przeciwnicy będą zadawali nam o 10% mniej obrażeń. To się na pewno przyda, taki debuff. Ty dojdziesz już do końca, dojdziesz. Niestety będziesz musiał jeszcze trochę poczekać, także przystańmy sobie tutaj. No i zakończmy turę. Tutaj jeszcze opiekunka Gaju trochę będzie potrzebowała do leczenia, także spotkamy się niebawem. Dobra, i jestem z powrotem. Opiekunka Gaju się czuje nieco lepiej, aczkolwiek i tak nie jest to co bym chciał. Także ruszyć możemy bez problemu na tego jegmościa, ale nie obejdzie się bez jakichś buffów. Zwiększymy sobie siłę. Użyjmy trochę magii, którą dostaliśmy od Imperium. Zwój świętej siły, a także zwój świętej zbroi. Użyjmy go. Podwójny buff mam nieco do obrony i nieco do ataku więcej. A także może zredukujmy atak przeciwnika. Przeciwnik dostał debuff. No i nic. Jedziemy z tym koksem. Miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, co my tu mamy? Tu ty. Dobra. Tuczemy czarodzieje i miejmy nadzieję, że się uda. No
No, nie udało się tak, jakbym chciał. Dobra. Ale tragedii nie ma. Wręcz przeciwnie. No niestety tutaj ten jegomość czarodziej przeżył. Skupimy się tutaj na tej. Tego. Będziemy tłuc. Ten ma 108, ten ma 140, także palniemy to tak. Tego ubiję na pewno. Tego będą musieli do kentaury. Tak też się stało. Dobra, tutaj możemy ze spokojem tłuc naszego czarodzieja. Panie, zabiliśmy jednego z generałów w obozie Imperium. Wygląda na to, że ludzie mają w okolicy dwa obozy i jedno miasto. Więc musimy zabić wszystkich generałów, zanim przybędą posiłki. Wtedy będziemy mogli bronić się w ich mieście. No. Dostaliśmy też małe prezenty. Tak, tutaj je wykorzystam od razu. Zobaczmy, co tu mam. O, takie niespodzianki lubię. Kula zombie. No, ktoś będzie mógł sobie przywołać zombie. No nic. Przenieśmy się tutaj na dół, bo trzeba będzie podleczyć swoje jednostki. No, po prostu chodźmy od razu tu. Dobra, zakończmy turę. Nie, po cholerę tu leziesz. Dobra, na szczęście nie dojdą do mnie. Co ty masz? A, giermek od czarownic, uczeń, łowca czarownic. Dobra. W sumie... Nie, nie będę się... Nie będę ryzykował. Moje centaury trochę uszkodzone. Ale to nic. Oczywiście się broni. Dobra, jeden centaur prawie uleczony. Dużo wytrzymał. No i teraz sobie podleczmy drugiego centaura. No. Wszyscy przeżyli? To jest sukces. A teraz tutaj na tego jegomościa. Inicjatywę mam większą, więc mam nadzieję, że się jakoś uda mi. No proszę. Dobra. Giermka raz. Co prawda jak urządzenie osy jest jego uderzenie, ale zawsze to uderzenie. Dobra, podleczmy centaura. Dobra. No, ustrzegł się przed pierwszym, ale przed drugim już nie. Panie centaur, doleczymy cię nieco. I kolejne punkciki do naszej drużyny. Przydałyby się jakieś prezenty. Panowie, coś mieliście? Nie, nic nie mieli. Szkoda. Kończymy turę. Dobra. Tutaj teraz swoich złodziei przeniosę nieco do przodu. Gdyż następnego generała postaram się otruć. Pospiesz się! Cóż. Elomenil. Elomnio. Gdzie ty jesteś, general? Tu on jest.
Ma zabójcy Imperium, czarodzieja i strzelca oraz dwóch rycerzy. Liago? Okay. Elomenil. Cofniemy. Najpierw wyślemy tam złodziei. Jeszcze tylko 15 dni, a przybędą posiłki. Spokojnie, panie, wyrobimy się. No, panie złodziej, cała nadzieja w panu. Z przyjemnością. Otrój drużynę, 60 kocek. Się udało. No, jeszcze ty, przydałoby się, żebyś ich otruł. Z przyjemnością. Otruj drużynę. Nie udało się. Szkoda. Jestem gotów. Ale za to Olen może tłuc teraz tego. Czy nasza driada ma dla mnie jakieś wspomożenie? Zwój mocy Witara zwiększy o 10% liczbę zadawanych przez nas obrażeń. Jak najbardziej. Wezmę sobie. A tym znowu zmniejszymy obrażenia o 10%. Znanym przez nas rojem. Okej. Elomenil. No, Olen, jedziesz. Dobra. Co my tu mamy? No, trzeba będzie tu strzelca. Go będzie najłatwiej utłuc. Niestety nie wyszło to tak, jak chciałem. Okej. Okay. Ten uderzył, więc ten uderzy później. Aj! Walnął mocno. No, ale mi się uda jeszcze tych dwóch zdjąć. Złodziej Imperium, tego mi zatłuczę. Ale ja zatłukę ciebie. Ha! I co ty na to? No. Jakoś to wyszło. Nie mówię, że wzorowo, ale jakoś to wyszło. Księga powietrza, eliksir życia, eliksir uzdrowienia. Poległ generał z drugiego obozu Imperium. Zacnie. Dobrze, to wzmocni obozujące tu wojska. Niestety nie mamy już punktów ruchu, ale za to możemy ożywić naszych dwóch towarzyszy i dorzucić im nieco życia. No dobrze. Tutaj nasz złodziejaszek nie ma już punktów ruchu, a więc zakończmy turę. Nie, nie, nie. Czemu to musiało się stać? Ech, no trudno. Mamy do... Tego staruszka trzeba ubić jako pierwszego. Mam nadzieję, że mi się to uda. Przez 140 punktów. To będzie problem. I to znaczny. Wielki Inkwizytor. No cóż, tobą się zajmę. Zająć się będę musiał. Cóż, nie wróżę tutaj Olenowi zbyt wielkiej szczęścia, tak myślałem. Niemożliwe! Acz możemy zrobić małe czary Marii hokus pokus. Także zobaczymy się za chwilę. Hokus pokus, Szary Mary, jesteśmy z powrotem. Tutaj mamy Olena i naszą ekipę. Przydałoby mi się nam coś, żeby nasza driada nam zrzuciła. Powołajmy ożywioną zbroję. Jestem gotów. Enta.
może im się uda nieco opóźnić staruszka, którego widzieliśmy przedtem. Okej, zakończmy turę i trzymajcie kciuki, by się udało. Dobra, tutaj postaramy się wyrządzić małe szkody. Chociaż troszeczkę. Trochę dostał inkwizytor. Staruszek stanął. Jest dobrze, jest wręcz cudnie. Okej. Dobra. Teraz... Ale nam bym się udał tutaj, miejmy nadzieję, że coś zdobędę. A co tutaj jest? A ten jegomość. Miejmy nadzieję, że uda mi się go obejść. A właśnie tak, talizman życia. Eliksir uzdrowienia, eliksir odnowy. Tego właśnie szukałem. No dobra. Olen jeszcze trochę cię odsunął od tego. Panie złodzieju! Pan postara się zatruć tych jego mościów. Trzymajcie kciuki. Udało się. Tak jest. Jeszcze rzucimy czar oczywiście roju. Zredukujemy ich obrażenia dla nas. Panią Dryadę poprosimy o małe czary Mary. Zwój wielokrotnie błyskawicy. To powinno ich nieco ostudzić. Niestety nasz złodziej też dostanie. Trudno. No, są mocno nadszarpnięci, jeżeli chodzi o zdrowie. Olen będzie zaraz w pełni sił. Dobrze. Także tutaj. Aha. Aha. No cóż, postaramy się jeszcze raz ich otruć. To już jest 40%. Wezwanie na pojedynek staruszka. Kurde. To byłby może jakiś pomysł, ale niestety już go nie wykorzystam. No nic. Jedziemy. Miejmy nadzieję, że coś mu to da. Tutaj ten ma 72 punkty. Ten ma 68. Postaram się imperialnego zatruć. Jeden punkt brakował, no. Kurczę. Ale dobra wiadomość jest taka, że ta dwójka z przodu prawdopodobnie zaraz polegnie. O, tak właśnie. Dobra. Zabójca nie istnieje. Czarodziej nie istnieje, także został nam tylko matriarcha, którego z łatwością ubiłem. I proszę państwa, chyba przeszedłem tą misję. Dostałem eliksir życia, eliksir uzdrowienia. Co my tu mamy? Poległ generał dowodzący obroną miasta. Panie, wydaje się, że ich żołnierze stracili ducha walki po zabiciu generałów. Uciekają jak tchórze. Doskonale. Przegrupujmy siły w stolicy. Musimy się przygotować na obronę przed idącymi z odsieczą siłami ludzi. Serfisie, wracam do płomiennego gaju, by omówić z radą dzisiejsze wydarzenia, zwłaszcza to, co uczynił Torach. Do czasu mego powrotu mianuję cię dowódcą taleńskiej armii. Banda Toracha nie będzie słuchać twych rozkazów, tak więc przydzielam ci jednego z
nich jako współpracownika. Gentiel będzie sprawował nadzór nad dzikimi elfami. Czeka nas jeszcze mnóstwo pracy. Musimy zdobyć pełną kontrolę nad tym obszarem. Zrobię co w mojej mocy, by ziemię tę zamieszkał nasz lud. Misja została wypełniona! Uff. Elfy zdobyły tereny. Zaczęły sposobić się do obrony, wiedząc, że wojska Imperium z każdym dniem są coraz bliżej. Serfis czuł, że musi dowieść własnej wartości swemu ludowi, swojej królowej, a przede wszystkim swemu Bogu. Wiedział, że nie będąc na liczbę nieprzyjaciół, ruszy w bój, ramię w ramię z Gentielem i jego dzikimi elfami. Jednakże wkrótce wyrocznia miała oznajmić nowe rozkazy. No i pięknie. Olen, poziom 5. Przeniesiemy go tutaj. I oczywiście weźmiemy też jego zabawki. Kamień runiczny. Raz. Krasnoludzkie napierśniki. Oraz buty prędkości, czy też szybkości. Jeszcze mogę wziąć chyba dwie rzeczy. Sztandar bitewny. Zwiększasz o 15% szansę trafienia. Nie. Kule zombie też nie. Księgę powietrza nie. Talizman życia. Wskrzesza martwe jednostki w czasie bitwy. No nic. Eliksir życia weźmy oraz eliksir uzdrowienia. Talizmanu. No już wziąć niestety nie mogę. Trudno. No i z takim zapasem idziemy do kolejnej misji. Telena była pewnym etapem dla postępujących w marszu elfów. Przed nimi znajdowała się otwarta droga do Falenheim, pradawnej krainy niegdyś utraconej na rzecz górskich klanów. Elfy świętowały zwycięstwo i wkrótce krąg Teleny stał się tętniącym życiem gajem. Przybywało tam wielu elfickich wojowników, zarówno szlachetnych, jak i dzikich, aby wziąć udział w uroczystościach. Serfis planował zwerbowanie nowych rekrutów, pod pretekstem obrzędów, cały czas oczekując dalszych instrukcji z ognistego gaju. Chętnie też objął dowództwo i godnie przewodził swemu ludowi. Z upływem czasu temat wojny powracał. Pośród dzikich elfów rozprawiano o odzyskaniu ich skradzionych ziem. Nawet wśród szlachetnych elfów wizja przywrócenia dawnej świetności przewijała się w rozmowach. Pomimo wzrastającego entuzjazmu, wszyscy czekali na słowo jednej, jedynej wyroczni. No, zdobyliśmy tereny, więc teraz potrzebne są nam rozkazy, by pójść dalej. Co też mamy w zadaniu? Oczekuj rozkazów Galleana. Dobra. Gentiel. Czy mamy czekać kolejny rok? To tylko opóźnia wyprawę. Przecież wszyscy znamy jego przesłanie. Gentielu, nie myśl, że to ty najlepiej wiesz, jaka jest wola Galleana. Czy to twój awans tak cię osłabił? Czemu to mieliśmy poniechać zemsty na tych, którzy go okaleczyli? Mamy silne wojsko, a droga wiedzie wprost do królestwa klanów. Za dużo czasu tracisz na polerowanie zbroi, Serfisie. Być może, ale nie możemy zaatakować na ślepo. Mamy już wystarczająco wielu wrogów. Nasze wojska, choć silne, nadal są osłabione. Jeżeli zdobędziemy tę ziemię bez strat, czekaj. Tam! Rychło w czas, posłańcu. Oczekiwaliśmy twego przybycia. Proszę, przekaż nam wiadomość. Z woli Galleana, przekazanej przez wyrocznie, macie zaatakować północne ziemie i Fort Korbacha. Klany
skaziły ziemię, które powinny należeć do nas. To nie wszystko. Nie okazujcie cienia litości. Jeśli taka jest wola naszego Boga, musimy się jej podporządkować. Natychmiast organizujemy wyprawę. Miałeś rację, Gentielu. Jesteśmy zaledwie bronią wymierzoną w serce nieprzyjaciela Galeana. Przygotować oddziały! Fort Korbacha znajduje się we władzy Gramera Wulfblane i jego brata Golbena. Ci dwaj to prawdziwa legenda w tych okolicach. Ich śmierć byłaby bolesnym ciosem dla krasnoludów. Pod wodzą braci święcimy niezliczone zwycięstwa. Pod wodzą braci święciły niezliczone zwycięstwa. No i mamy nowe zadanie. Zabić braci Wulfbane. Najpierw zobaczmy, co my mamy tu ogólnie w naszym gaju. W gaju nie mamy nic. Mamy za to 650 sztuk złota oraz 75 jednostek many gaju. I kolejny tutaj nam się poziom otworzył. Możemy teraz szkolić naszych uczników na zabójcę. Tutaj się wiele nie zmieniło. I nasze gryfy przekształcać władców przestworzy. No, to się będzie działo. Mam tutaj też ogniste ziemię, gdzie mam tancerkę słońca oraz sylfidę. No dobra, a jak zwykle zaczniemy od prostych jam centaurów. No i zobaczmy też, cóż, kogoż tu mamy. Mamy centaura, mamy myśliwego. Zwerbujmy jeszcze leśnego duszka i kolejnego centaura. A także wszystko, co nam ofiaruje Gaj. Dobra. Włóżmy sobie artefakty i budki. O. No i możemy ruszać dalej w bój. Zobaczmy, czy nie mam dodatkowych jednostek. Nie. Dobra, co tu mamy? Pierwsze tutaj mamy krasnoludy oraz kusznika. No. Musimy się spieszyć. Elfy, krasnoludy, pierwsze starcie. Czas rozpocząć. Wzmocnię mi kusznika. Pewnie zaowocuję tym, że kusznik kuszy tutaj właśnie na leśnego duszka. O cóż poradzić. Zróbmy to tak. Może i błędnie. Oczywiście kolejne wzmocnienie. Aluż tego wzmocnienia nie wykorzystam. Panie lekko stopy. Pan niestety idziesz do piachu. Ha! Umrę wypełniwszy zadanie. Klany oczyszczą z was Nevendar. Golben niedługo się wami zajmie. No, zobaczymy, panie Krasnal. Będziemy wracać do gaju albo nie. Olenie. O co chodzi? Pokorzystajmy z naszych zasobów.
Dobra. I możemy zakończyć turę. Betreze. Balu, władca ras Legionu Potępionych, wysyła nam wiadomość. Wasi bogowie nie uratują was przed wiecznym potępieniem. A także górskie klany. Golga, władca rasy górskie plany, przesyła nam wiadomość. Wasze żałosne wojsko nie powstrzyma klanów. No, zobaczymy. Dobra, mamy tutaj pewien arsenał. Mamy także kontrolowane zasoby many, także powinno być ok. Tutaj by się zdało sprzątnąć tego wilka. A najpierw zajdziemy do naszej stolicy. I oczywiście świątynia się wykupi. Podleczymy nieco nasze wojska. Nie będę do tego używać na razie żadnych mikstur. Gdyż na to będzie czas później. Dobra, drużynę można wyprowadzić i zaatakować wilki. Dobra. Kurczę, źle sobie wybrałem. No ale nic. Okej, tutaj już oddzielone. Centaur łucznika podleczymy. Miejmy nadzieję, że przetrwa kolejny ewentualny atak. A i tak się stanie. Wyjdzie z tego bez szwanku. No prawie. Wilki to zawsze pewne źródło, jeżeli chodzi o punkty doświadczenia. To się nieczęsto zdarza Olenowi. Chociaż w sumie... Dobra. I kolejne punkciki na koncie naszej drużyny. Centaur. No jeszcze jedna taka walka i po sprawie. Leśny duszek w sumie też. Także będziemy musieli zainwestować w następnych turach w te dwie jednostki. A na razie zacznę turę. Dobra, zobaczmy co jest tutaj. Tutaj mamy ludzi. Trzech chłopów, dwóch strzelców. Na razie tutaj nie wejdziemy. Tutaj obóz najemników. Kogo ja mogę wykupić? Imperialny zabójca. Rycerz Imperium, uzbrojony mężczyzna, włócznik. Kolejny włócznik. Kurczę. Elitarne dosyć jednostki. Aczkolwiek nie skorzystam z nich. Ominę na razie to miejsce. I z powrotem zawędruję do stolicy. Zakończmy turę. I do stolicy. Tutaj sobie wykupmy Krongsprigan. Będziemy mogli nasze ducha wylewelować. No i na tym, moi kochani, skończymy nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka, nie zapomnijcie także o komentarzu. Życzę wam miłego dnia i na razie.